Hejka, witam was już niestety w ostatnim odcinku Rysowania Emocji. Dzisiaj podsumujemy całą serię. Zapraszam do oglądania. Uznałam, że w tym odcinku po prostu podsumujemy całą serię, która trwała prawie rok. Nawet nie wiedziałam, że tak długo. Pod każdym z odcinków zadawałam wam pytanie dotyczące postaci, która pojawiała się następnie. Pisaliście naprawdę świetne komentarze i dzięki temu potrafiliśmy stworzyć, myślę, że jedną z lepszych serii na tym kanale. Większość komentarzy i waszych doświadczeń opowiedziałam już w poprzednich filmach, ale jedna osoba za każdym razem pisała taką małą rozprawkę na temat różnych emocji i właśnie te komentarze chciałabym przeczytać w tym filmiku, bo sądzę, że są naprawdę godne uwagi. A i pozdrawiam Kamilę o niku Zielona Kolor, która jest ich autorem. Pierwszy komentarz będzie dotyczył strachu. Ludzie boją się wielu rzeczy. Strach niszczy w nas spokój i sprawia, że czujemy niepewność. Boimy się wielu spraw, pająków, ciemności, odrzucenia, ale moja odpowiedź brzmi inaczej i jest trochę niecodzienna. Coś, co nie tylko wzbudza we mnie lęk, ale też intryguje i ciekawi. Coś, co dla wielu kojarzy się z odpoczynkiem i relaksem. A więc czego się boję? Mórz i oceanów. Ludzie wypoczywający na wakacjach widzą lazurowy błękit, a ja widzę nieokiełznaną siłę, która potrafi siać zniszczenie. Na słowo tsunami mam ciarki na rękach i strach w oczach. Od razu widzę w głowie obraz ogromnych fal, które rozchodząc się w głąb lądu, niszczą wszystko, co stanie im na drodze. Mimo że ten bezkresny błękit jest piękny, to również niebezpieczny. Głębokość robi na mnie wrażenie i wzbudza kolejny lęk. Tysiące metrów zakończone dnem. Ciemnym i odległym. Nigdy nie byłam nad żadnym morzem czy oceanem, ale wiem, że czułabym się tam przerażona. Strach już za nami. Teraz czas na komentarz dotyczący odrazy. Wstręt, odraza, obrzydzenie, czyli coś, co kojarzy się większości ludziom ze złym odczuciem. Jednak nie tylko oślizgła ropucha czy otwarta rana są obrzydliwe. Wstręt mogą wywoływać również emocje. W moim przypadku jest to kłamstwo. Kłamstwo bez problemu można określić słowem wstrętne. Nie potrafię sobie nawet wyobrazić, że ktoś patrzy drugiej osobie w oczy i bez mrugnięcia wymyśla jakieś bzdury. Wstręt to także coś, co nas odrzuca i wprawia nas w niepokój. Wielu ludzi czuje, że są okłamywani, ale mimo to starają się uwierzyć drugiej osobie, ponieważ jej ufają. A to zaufanie jest często wykorzystywane. Żyjemy w świecie fałszu i naciąganej prawdy, gdzie rzadko kiedy jest miejsce na szczerość. Kłamstwo popycha człowieka w stronę cierpienia i smutku tylko po to, aby ktoś inny na tym zyskał. Dzisiaj niestety materializm przesłania prawdę, a zastępuje ją złudnym fałszem. Dla mnie właśnie obrzydliwe jest kłamstwo. Następnie przechodzimy do gniewu. Gniew. Uczucie, które towarzyszy ludziom w różnych sytuacjach w różnym stopniu. Niekontrolowany staje się niebezpieczny, a nieposkromiony przeradza się w nienawiść. Gniew zabija w ludziach uczucia i zmienia ich w marionetki własnej agresji. Mimo to złościmy się dość często, z różnych powodów. Gorszej oceny, gdy coś dzieje się nie po naszej myśli lub po prostu z powodu jakiejś trudności. Jednak te elementy nie wywołują u mnie gniewu. Co więc mnie złości? Powierzchowność i podejście do drugiego człowieka we współczesnym świecie. To zjawisko niestety jest bardzo popularne. Ile razy ktoś został wyśmiany tylko dlatego, że nie miał markowych ubrań czy najnowszego telefonu? Ile razy ktoś został poniżony tylko dlatego, że był sobą? Ile razy? Tak bardzo modne stało się poniżanie innych dla zabawy. Niestety coraz częściej. Ludzie zaślepieni dumą nie przejmują się tym, że takim podejściem sprawiają innym krzywdę. To wzbudza gniew. Gdy po jednej stronie stoi osoba ze łzami w oczach, a po drugiej osoba z szyderczym uśmieszkiem na ustach. Chęć poczucia wyższości zaślepia człowieka do tego stopnia, że żyje tylko w klatce własnego uwielbienia. Niestety smutne, ale prawdziwe. Z drugiej strony chciwość, która także zniewala wielu ludzi, którzy stawiają wartość pieniądza ponad wszystko inne. Ale takie zachowanie nie prowadzi do niczego dobrego, a ci ludzie też kiedyś się o tym przekonają. Na koniec chciałabym przytoczyć słowa, które często wypowiada wspaniały i wyjątkowy artysta. Żeby człowiek człowiekowi nigdy nie był wilkiem. W życiu trzeba kierować się nie tylko swoim dobrem, ale też dobrem drugiego człowieka. I po gniewie czas na smutek.
Smutek to nieodłączny element ludzkiego życia. Dotyka każdego w mniejszym lub większym stopniu. Żyjemy w czasach, w których na każdym kroku możemy go spotkać, dlatego że ludzie nie wytrzymują tempa współczesności. Można smucić się z różnych powodów, czyli złej oceny z kartkówki czy pobrudzonej bluzki. Jednak to tylko chwilowe, bo prawdziwy smutek związany jest z bólem. Ale bólem, który pozostawia rysy na sercu. Mnie smuci podejście ludzi. Ostatnio wspomniałam o podejściu ludzi do drugiego człowieka, a dzisiaj mam na myśli podejście człowieka do otaczającego świata. Człowiek w dzisiejszych czasach nie potrafi doceniać, a jedynie okazuje obojętność. Śpieszy się, zarabia pieniądze, pędzi bez celu i tak zamyka się to błędne koło. A może by tak zatrzymać się na chwilę i docenić? Wschód słońca, zielone drzewa, delikatny powiew wiatru. Nie, ludzie tego nie robią, bo to nie dla nich, nie ma czasu, nie ma czego doceniać. Świat jest cudowny, świat jest darem, a ludzie sami to niszczą, sami doprowadzają do tego, że ten świat cierpi. Zapominają, że człowiek jest tylko człowiekiem. Deszcz nie zacznie padać, kwiaty nie zakwitną, a śnieg nie spadnie tak na pstryknięcie palca, bo ludzie mają akurat taki kaprys. To tak nie działa. To wszystko jest piękne, a egoizm i pycha ludzka to niszczą. Niszczą ten wspaniały dar. To smuci. To, że człowiek bezmyślnie pędzi do czegoś bezwartościowego, kosztem otaczającej nas natury. Dlatego wielu pieniądze stały się cenną wartością. Tylko co one tak naprawdę dają? Piękną willę, drogi samochód, markowe ubrania. A gdzie w tym wszystkim uczucia? Uczucia, które są prawdziwą i trwałą wartością. Smutno patrzeć, jak ludzie sami siebie krzywdzą przez swoje błędne przekonania. Przez klapki na oczach nie dostrzegają prawdziwego piękna tego świata. Świata, który jest najcenniejszym darem. Ten komentarz był przygotowany trochę wcześniej, bo wiedziałam, jaki będzie teraz temat i na tym miał się skończyć. I skończyłby się, jednak dziś chciałabym jeszcze coś dodać. A raczej wyrzucić z siebie jeszcze jedną rzecz. Ogromnie boli i smuci także strata. Smutne jest to, gdy patrzysz, jak jedno z twoich największych marzeń staje w ogniu. Dosłownie. Zostawmy już emocje. Niestety nie mieliśmy nic o szczęściu, ale to dlatego, że to był pierwszy filmik z tej serii i nie mieliście miejsca, by się wypowiedzieć właśnie o szczęściu, więc może teraz to zróbmy. Zatrzymajcie filmik i napiszcie w komentarzu, co sprawia, że jesteście szczęśliwi. Podzielmy się pozytywną energią. A teraz wróćmy jeszcze do komentarzy. Czas na wyobraźnię. Wyobraźnia. Przestrzeń, w której każdy może znaleźć kawałek szczęścia. Zjawisko, które choć na chwilę potrafi wysuszyć łzy smutnej osoby. Uczucie, które uskrzydla. Wyobraźnia nierozerwalną nicią łączy się z wolnością. Tworzy świat, w którym wszystko dzieje się z naszej inicjatywy. Tam możemy być sobą i zapomnieć o naszych problemach. Z wyobraźnią rzeczywistość staje się lżejsza do udźwignięcia. Czasami los podsuwa nam słowa takie jak poświęcenie czy strata. Jednak świat wyobraźni z łatwością może się z tym uporać. To wyobraźnia tworzy marzenia, które ciągle pomagają nam się doskonalić i możemy planować ich realizację. Nie mogę powiedzieć, że wyobraźnia jest idealna, bo nawet ona taka nie jest. Za to mogę jednak powiedzieć, że wyobraźnia sprawia, że świat staje się bardziej idealny. Kreując piękny świat w naszej głowie, staramy się przelać choć gram tego piękna do rzeczywistości. To jest właśnie niesamowite. Wyobraźnia pomaga nam kształtować wrażliwość na otaczające nas cuda. Wyobraźnia każdego człowieka jest jak bezgraniczny ocean pełen tajemnic. Ocean możliwości. Mimo, że niektórzy mówią, że nie mają wyobraźni, to nieprawda. To próba wytłumaczenia swojego lenistwa. Każdy ma wyobraźnię, mimo że nie każdy chętnie z niej korzysta. Jednak z wyobraźnią na pewno łatwiej się żyje. I ostatni komentarz, a dotyczy on zmian, czyli poprzedniego odcinka. Zmiany. Nieodłączny element w życiu każdego. W mniejszym lub większym stopniu. Jedne wywołują uśmiech na twarzy, inne łzy w oczach. Ludzie zazwyczaj nie lubią większych zmian, ponieważ wolą mieć wszystko pod kontrolą. A zmiana oznacza coś nieoczekiwanego. Coś, czego nie można się spodziewać. A dobre zmiany są potrzebne, aby ruszyć do przodu. Ludzie często prowadzą uporządkowane życie, które powoli zmienia się w rutynę. To sprawia, że człowiek wykonuje wszystko automatycznie, często gubiąc się w wyścigu po określony cel. Niestety, w dzisiejszych czasach zazwyczaj są to pieniądze. Wielu ludzi zatraca wtedy samych siebie, a zmiana działa wtedy jak kubeł zimnej wody. Niekoniecznie musi to być zła zmiana, ale w takim wypadku nawet dobra zmiana wybija człowieka z tego rytmu.
Dobre zmiany są potrzebne. To dzięki nim się rozwijamy. Dzięki nim tak naprawdę możemy próbować nowych rzeczy. To nowe wyzwania, którym możemy stawiać czoło. Są także zmiany, na które nie jesteśmy gotowi. Zmiany, które wprowadzają nas w nieznane. Tych zmian często się boimy. Czasami, gdy chcemy coś zmienić, okazuje się to złym pomysłem. Jednak to nie powód do rozpaczy. Wtedy nie możemy się poddawać, a próbować dalej. Często zmiany przybliżają nas do spełnienia marzeń i takie zmiany są niezwykłe. Człowiek powinien z każdym dniem zmieniać się na lepsze. I to wszystkie komentarze. Mam nadzieję, że Wam się spodobały, bo mi bardzo. Powiem Wam też, że przed publikacją tego odcinka chciałam wrzucić już pierwszy filmik z nowej serii, takiej trochę podobnej do rysowania emocji. Wtedy nie byłoby smutno, że coś się kończy, jednak jak wiecie, na YouTubie zaszły wielkie zmiany i nikt nie może być pewien, jaki kanał będzie istniał w nowym roku. Mam nadzieję, że z DS będzie wszystko dobrze, bo strasznie zależy mi na tym wszystkim, co razem stworzyliśmy i co możemy jeszcze stworzyć. Trzymajcie kciuki, żeby wszystko było dobrze, bo w mojej głowie są właśnie te wszystkie emocje, które widzicie na rysunku. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Koniecznie też dajcie znać, który odcinek z tej serii był Waszym ulubionym. I przeczytajcie przypięty komentarz, bo jest tam bardzo ważna informacja. A teraz dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć!